Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Do dzisiejszej prezentacji zainspirował mnie artykuł Leśnicy pozyskują drewno w lesie. Leśnicy wycinają las. Po co wycinają drzewa? Czy to oznacza, że tych drzew jest coraz mniej? I czy to, co robią leśnicy, jest dobre? Mam nadzieję, że odpowiem na tych parę pytań. A więc tak, leśnicy zajmują się tak zwaną gospodarką leśną i jest to wszystko zapisane w dziesięcioletnim planie urządzania lasu. Jest to taki ważny dokument zawierający informacje na temat gospodarki lasu na terenie całego nadleśnictwa. Jest tam wszystko zapisane, co mają zrobić leśnicy, a co dokładnie czym się zajmują, jakie to są prace. To jest ochrona i hodowla lasu, to jest szkółkarstwo, nasiednictwo. Oczywiście tych prac jest troszeczkę więcej, ale my dzisiaj będziemy mówić tylko i wyłącznie o wycinaniu lasu i czy ważne jest i czy warto wycinać las przez leśników. No właśnie. Jakie typy wycinania w lesie będą stosowane przez leśniczych? Po pierwsze, będą to cięcia pielęgnacyjne. Są to różnego rodzaju trzyszczenia i trzebieże. Czym są czyszczenia? Jest to eliminacja wadliwych drzew. Na przykład jak jest zauważany jakiś chory, wadliwy okaz, to dobrze byłoby go wyciąć. Na przykład może to być okaz opanowany przez szkodniki. Będzie w tym momencie tych szkodników też mniej w otoczeniu. Również do cięć pielęgnacyjnych należą tak zwane trzebieże i jest to selekcja pozytywna. Widoczny jest okaz dorodny i dobrze by było sprawić mu, Miejsce do rozwoju, więc eliminuje się tutaj osobniki wokół, które mogłyby spowodować, że ten wzrost będzie troszeczkę wolniejszy. Również do wycinek w lesie należą rębnie. No i tutaj temat troszeczkę trzeba poszerzyć o dojrzały drzewostan, ponieważ nie wykorzystuje się, znaczy tf, przeprowadza się na dojrzałych drzewostanach. Co to znaczy? To znaczy, że drzewostan, czyli miejsce, gdzie znajduje się dość sporo drzew, osiąga swój wiek dojrzały i ten stan y, jest zależny od gatunku. Róż, w różnym wieku różne gatunki o, osiągają dojrzałość. I tych rębni mamy sporo, jest sporo rodzajów, i ja się skupię tylko na dwóch z nich. Pierwsza to jest metoda rębni złożonej, jest to wycinka zaledwie kilku drzew. Stworzenie Środowiska dla gatunków, które mogłyby rosnąć wokół drzew wysokich. Na przykład będą to gatunki liściaste, buk czy dąb, one lubią takie środowisko lekko zacienione, nie muszą mieć tutaj sporo światła i w tym momencie leśnicy tworzą takie dwie warstwy w lesie, sprawia to, że ten ekosystem jest bardziej stabilny. Czyli wszystkie drzewa nie są na jednym poziomie, można by powiedzieć, i mamy tą warstwowość lasu. Również mamy metodę rębni zupełnej i jest to wycinany cały drzewostan, wykonywany jest jednak rzadko i tylko na najsłabszych glebach. Jeśli chodzi o metodę rębni zupełnej jest małe ale, ponieważ zostawia się tak zwane kępy starodrzewu. Co to jest? To musi być obszar co najmniej 6 arów i być nie mniejszy niż 5% powierzchni zrębowej, czyli tej, tego miejsca, gdzie dochodzi do wycinania drzew. Wielkość ta, tej kępy starodrzewu, powinna zapewnić występowanie wszystkich elementów biocenozy, które są ważne, żeby dochodziło do trwałych procesów ekologicznych, żeby ten ekosystem był w miarę stabilny. I on jest pozostawiony do naturalnej sukcesji, czyli tam drzewa mogą sobie spokojnie obumierać i opadać. Tam zakaz jest wykonywania wszelkich cięć, nawet pielęgnacyjnych, tak, i zabiegów gospodarczych, na przykład pozyskiwania drewna. Jaka jest rola takiej kępy starodrzewu? Po co się to zostawia? Po pierwsze, będzie to miejsce schronienia i przetrwania wyspecjalizowanych gatunków, dodatkowo Przyspiesza zasiedlanie to nowego lasu, czyli w miejscu, gdzie doszło do tej rębni będzie sadzony nowy las i żeby było większe urozmaicenie, no to z tej kępy starodrzewu mogą, mogą przechodzić inne gatunki. No i przyczyniamy się tutaj do zróżnicowania drzewostanu. I również zróżnicowania, jeśli chodzi o zwierzęta, ponieważ martwe drzewa, które zostają na takiej kępie starodrzewu, będą zbiorowiskiem wielu bezkręgowców. No i ważne takie stwierdzenie jest. Las bez człowieka przetrwa, natomiast człowiek bez lasu już nie. Więc możemy być spokojni, leśnicy będą pielęgnować las również przez wycinkę. Więc możemy być chyba spokojni. Trzymajcie się moi drodzy. Do widzenia, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście o wycinaniu lasu.